Słucham? Część mieszkańców schowała się za rzeką po drugiej stronie i tam już zostali. Musisz iść stąd. A, musisz spadać? Tak, no. A, no dobra. Oj, Tania, Tania chyba. Polska to jest kraj o dużych możliwościach. Czym jest dla ciebie Ukraina? Pięknym krajem o wspaniałej i bogatej kulturze. Głupia blać, szczobić ty zdechła, durna banderowka. A no Polaki, idź do straty. Nakopaję wam bandera, a pizda jest twoja matka, jasno to piję. Wasz bandera, matwa, jak cała wasza banderowska kraina. Ty banderówka, ty wyglądasz jak dziurka. Zrobiłam się biedny, biedny państwie. Skończyłam trzy fakultety, ekonomia, zarządzania, prawo. Wyrzucili mnie z pracy. Kryzys ekonomiczny, wojna, trochę dzieci. Ten pan Bandera został przywódcą organizacji ukraińskich nacjonalistów. Czy Bandera jest twoim idolem? Boże, żadnej różnorodności, ale buziaki wszystkim followersy na Instagramie. Sen ministra o wizycie na Kresach. Przecież to jest świadek historii! Równo tysiąc lat temu, idąca z zachodu polsko-sowsko-węgierska armia stanęła 22 lipca 1018 roku nad brzegiem pewnej rzeki. Hello!